Najemcy zasobów komunalnych mają szansę zmiany dotychczasowego lokalu na mieszkanie w nowym budownictwie wielorodzinnym przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach. W budynku ilość lokali to jest 34, 29 lokali jest dwupokojowych, 3 lokale jednopokojowe, 2 lokale trzypokojowe. Powierzchnia lokali waha się od 33 metrów kwadratowych do 65. Nowe mieszkania są udostępniane dla zwiedzających we wskazanych przez gminę terminach. Natomiast czynsz w granicach 300 zł miesięcznie w przypadku kawalerki, 400 zł w lokalu dwupokojowym i około 560 zł przy trzech pokojach. Należy uwzględnić także opłaty za centralne ogrzewanie, wodę, ścieki oraz odpady komunalne. Osoby zainteresowane przeprowadzką muszą spełniać pewne kryteria. Między innymi posiadać tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu na czas nieokreślony. Muszą ponadto osiągać dochód gwarantujący bieżące utrzymanie mieszkania. Pod uwagę brana jest również systematyczność w opłatach w okresie ostatnich 6 miesięcy. Zasiedlenie nowego budynku spowoduje, że do zasobów gminy wrócą lokale o niższym standardzie, a więc tańsze w eksploatacji. To z kolei pozwoli na przydzielenie ich rodzinom o niższych dochodach oraz mieszkańcom budynków przeznaczonych do rozbiórki. Mamy nadzieję, że dzięki temu odzyskamy większą ilość mieszkań komunalnych w starym zasobie, które po remoncie będziemy mogli przeznaczyć do zasiedlenia poprzez wnioskodawców znajdujących się na liście mieszkaniowej. Przyszłych najemców w budynku przy ulicy Niedziałkowskiego obowiązuje kaucja, która w zależności od metrażu wynosi jednorazowo od 3600 do około 6700 zł. W przypadku większej liczby osób chętnych do zamiany wskazanie nastąpi w drodze losowania, z wyłączeniem najemców lub członków ich rodzin posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej. Mieszkania zostały wyposażone w aneks kuchenny, panele podłogowe oraz biały montaż. Trzeci termin i ostatnia możliwość, by obejrzeć lokale, to 4 i 5 września, między godziną 14 a 17. Warto wspomnieć, że w sąsiedztwie zabudowań znajduje się park staromiejski z placem zabaw oraz szkoła podstawowa. Wnioski o zamianę należy składać od 9 do 20 września w Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ulicy Stefana Batorego. Wnioski do pobrania dostępne są w siedzibie magistratu, na stronie internetowej gminy Police oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Bankowej na drugim piętrze w pokoju 202. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje, jak również dzwoniąc pod podany numer telefonu. Inwestycja została zrealizowana przez gminę Police przy udziale środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa z Rządowego Funduszu Dopłat. Podobało się?